Ja powiem tak, ja zdecydowałem się pana zaprosić, zanim powiedzmy doszło do takiego w internecie nieporozumienia i trochę dzisiaj rozmawiamy o przeszłości, o sprawach historycznych, a jeszcze, że powiem, zapraszałem pana dawniej, wcześniej, z myślą, że będziemy mówić o teraźniejszości i przyszłości, zwłaszcza, że te wątki chińskie, które ja mam wrażenie są przez niektórych bardzo naiwnie traktowane, a ja je traktuję bardzo poważnie i pan też, że będziemy o przyszłości rozmawiać. A wiemy dobrze, że no, Czeszczarek, powiedzmy szczerze, ty do współczesnego protestantyzmu, takiego tego państwowego, gdzie nie, gdzie to mam bardzo krytyczny stosunek. No przecież ten protestant z Norwegii, czy gdzieś tam, no to nie to poeta ma na myśli. I to, co się dzieje w Watykanie, to rozumiem współczesnym, też jest przedmiotem co najmniej troski pana Krzysztofa. Troski tak, ale tam jeszcze nie dzieje się ten kryminał, który się dzieje w tej chwili w Holandii, w Szwecji. Proszę pana, tam się po prostu zabija ludzi. Tylko może tak, ja tam pana na końcu widzę, które, ja, może tacy goście z zewnątrz by też chcieli pouczestniczyć, to bardzo pana proszę o głos teraz. To znaczy, ja się chciałem odnieść do tego, że, znaczy trochę obronić gościa, bo no, wydaje mi się, że wpływy na przykład ból papieża mogły być na przykład takie, ja tego osobiście nie sprawdzałem, ale na przykład w Australii słyszałem, że papież ogłosił, żeby aborygenów nie traktować jak zwierzęta. No i katolicy tego słuchali, a protestanci już nie. Bo oni, prawda, zdania papieża nie szanowali, czyli to... No, znaczy ja to słyszałem, to nie wiem, czy trzeba by sprawdzić to w źródłach. No i drugie, w kwestii, że wydaje mi się, katolicka nauka społeczna może być bardziej uniwersalna do przyjęcia dla ludzi z różnych światopoglądach religijnych, bo na przykład no, chorych, tam nie wiem, no protestanta, no to będzie takiego, no uwierz w Jezusa, prawda, naród się od nowa. Natomiast w kościele katolickim, no to by było bardziej, no głodnych nakarmić, chorych przyodziać, ubogich w dom przyjąć. No z tym się możemy zgodzić wszyscy, no tam raczej wierzący czy niewierzący. Ale słuchajcie, moi drodzy, wracamy do sporu z 500 lat. Ale ja nie mówię, że nie, a ja nie mówię, że może trochę mówią, inny żeby, temat. A ja nie mówię, że ja nie chcę, nie mówię, że protestanci nie mówią, żeby głodnych nie karmić. To jest pierwsze, gdzie uwierz tam w Jezusa, naród się na nowo. Generalnie mówię o takich ewangelicznych protestantach. Nawet w Wikipedii jest chyba napisane, chociaż głupio się na nią powoływać, ale zwraca się uwagę, podkreśla się, że w tym klasycznym wykładzie protestantyzm jest religią wiary. Katolicyzm jest religią uczynków. Obydwa należą, są nurtami chrześcijaństwa, no ale ze względów doktrynalnych i ze względu na to potem tam jakby podkreśloną teorię predestynacji, to rozróżnienie w XIX wieku, a raczej znacznie wcześniej, wtedy, szczególnie wtedy, kiedy pojawił się radykalny protestantyzm, ono zaczęło odgrywać gigantyczną rolę i doprowadziło do wielkiej wojny, nazwijmy to dogmatycznej. Jaka jest istota katolickiej nauki społecznej? I teraz jest to już moja interpretacja, może inaczej, nie tyle interpretacja, moje uzasadnienie tego, co jest tak zwaną ideą solidaryzmu społecznego. Otóż jest taki tekst Ewangelia Świętego Mateusza chyba. Moim zdaniem jest to tekst fundamentalny. Zaznaczam, wszystkie inne są również istotne, ale nie można tych wszystkich innych rozpatrywać bez tego jednego, jeśli się w ogóle myśli kategoriami religijnymi. Bo tu wchodzimy oczywiście na grunt uzasadnień religijnych. Wszystko, coście uczynili najmniejszemu z braci waszych, mnieście uczynili. Wszystko, czegoście nie uczynili najmniejszemu z braci waszych, mnieście nie uczynili. To są, zgodnie z przekazem ewangelisty, słowa Boga, Chrystusa. Więc do czegoś tam zobowiązują. Co jest w tych słowach ważne? Po pierwsze, te słowa mówią o ludziach, którzy są najsłabsi, najmniejsi. I odnosi się, to znaczy kierowane są do tych, którzy mają braci najmniejszych, czyli oni są z założenia
więksi, są w lepszej sytuacji, są silniejsi, możniejsi, mądrzejsi, a mają również tych najmniejszych braci, słabych, bezbronnych i tak dalej. I każdy uczynek wobec drugiego człowieka, ale również każde zaniechanie działania wobec tego drugiego człowieka, i to najsłabszego, najmniejszego, odnosi się w ramach katolicyzmu bezpośrednio do Boga. W związku z tym nie ma takiej możliwości, jak jest w protestantyzmie. W protestantyzmie relacja Bóg-człowiek jest góra-dół, bezpośrednio, góra-dół, góra-dół. Jest 100 osób, 100 protestantów. Ja oczywiście w tej chwili wiem, jakie herezje opowiadam, ale jest 100 protestantów i od każdego idzie strzałka wiary w górę, bezpośrednio do Boga. W katolicyzmie to jest absolutnie wykluczone. W związku z tym, co powiedziałem, ponieważ każde działanie i każde zaniechanie wobec drugiego człowieka to jest działanie i zaniechanie wobec Boga. W związku z tym, praktycznie biorąc, wszystko, co człowiek robi, jest tą drogą, która do niego prowadzi. Więc nie ma czegoś takiego, że tam góra, dół, nie. Jest drugi człowiek i dopiero w górę, drugi człowiek i dopiero w górę. Ale co to powoduje? To powoduje całkowitą zmianę relacji między ludźmi, całkowitą zmianę w traktowaniu drugiego człowieka. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy mówię to na początku XXI wieku, to dla większości ludzi to nie ma specjalnie żadnego tam znaczenia. Ale w końcu XIX wieku, wtedy, kiedy nie było internetu, nie było niczego i kiedy ludzie, zaznaczam, i jedni, i drudzy, jedni szli do zboru na nabożeństwa, inni szli do kościoła na mszę, ale i jedni, i drudzy głęboko wierzyli we swojego Boga. I nie ma żadnego powodu, żeby cokolwiek tutaj negować. Bardzo głęboko, i tak trwało do II wojny światowej, moim zdaniem nawet do lat 60. To powoduje, to moim zdaniem spowodowało, że statystycznie rzecz biorąc, dla przedsiębiorcy protestanckiego nie było w gruncie rzeczy żadnego problemu moralnego w sytuacji, kiedy stawał przed problemem maltuzjańskim, mówiąc to tak w dużym uproszczeniu. Czyli jeśli robotnik miał zdechnąć z głodu, to jakie to miało znaczenie? Zaznaczam, ja tu się nie dopatruję jakichkolwiek złych intencji. W tym, po prostu to nie miało znaczenia. Drugi człowiek, on sam pracował po to, żeby sobie, żeby zdobyć nadzieję, że został wybrany do zbawienia. Ale jego kompletnie nie interesowało to, czy został, czy będzie zbawiony, czy niezbawiony robotnik. Jak jest, nie dojdą i zdycha z głodu, to znaczy, że Bóg go nie wybrał do zbawienia. To tutaj musielibyśmy wejść w niuanse między poszczególnymi odmianami, bo to inaczej się u Lutra układało, inaczej u Kalwina i tam pozostałych. Ale po prostu, jeśli pojawiała się taki problem, to problem w zasadzie nie istniał, no wymieniało się robotnika. Natomiast u statystycznego przedsiębiorcy katolickiego, który przez kilkadziesiąt lat drugiej połowy XX wieku, a i wcześniej, chociaż ta doktryna była stopniowo, ona się krystalizowała. I Ketteler potem napisał,
bo to tak prawdopodobnie było, że Ketele po napisaniu w 64 roku książki Chrześcijaństwo, a sprawa robotnicza był prawdopodobnie redaktorem encykliki, tym bezpośrednim redaktorem encykliki Rerum Novarum. Wprowadzenie nawet nie do świadomości, wprowadzenie do podświadomości przekonania, że drugi człowiek jest tym, przez kogo ja działam wobec Boga, on statystycznie rzecz biorąc obniża podatność człowieka na zupełnie naturalną pazerność. No jeżeli człowiek może zrobić biznes, to chce, bo takie są zasady rynku i takie są zasady wolnego rynku. Powiększanie zysku przy minimalizacji kosztów. Jeżeli można zdobyć robotnika taniej, to się go zdobywa taniej. Koniec. A tu się okazuje, że no, w pewnym momencie pojawia się problem, czy ten robotnik zdechnie z głodu, czy nie. Przy czym, zaznaczam, w protestantyzmie, broń Boże, nie jest to, że w protestantyzmie jest to załatwione inną cnotą. Człowiek ma obowiązek pomagać biednym. I wielu protestantów było wybitnymi filantropami. Naprawdę wybitnymi filantropami. Ale ich kompletnie nie obchodziło to, że oni byli biedni. Był biedak i można było i trzeba było nawet pomóc temu biedakowi. Natomiast w katolicyzmie trzeba było temu biedakowi pomóc wydobyć się z nędzy, nie przez jałmużnę wielkopańską, a nawet szczerą jałmużnę, tylko tego człowieka nie wolno zniszczyć. I statystycznie rzecz biorąc, ja zaznaczam, to spowodowało, że główna siła robocza, którą pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych stali się katolicy, bo nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone są wprawdzie krajem protestanckim i protestanci liczebnie oczywiście stanowią większość, natomiast od tak mniej więcej drugiej połowy XIX wieku największą jednorodną grupą wyznaniową Stanów Zjednoczonych są katolicy, przepraszam, byli. W tym roku czy w zeszłym roku przewagę zdobyli muzułmanie. To jest już w tej chwili trend światowy. Ale przez grubo ponad 100 lat dominującą grupą kształtującą, i to na dodatek, co jest najważniejsze, tą grupą, która zawsze była grupą drugiej kategorii, ponieważ katolicy w Stanach Zjednoczonych, to jest oddzielna zupełnie historia, byli ludźmi drugiej kategorii. Protestanci, szczególnie elity protestanckie, to są do dzisiaj, to są potomkowie tych pierwszych ojców pielgrzymów, którzy tam na początku XVII wieku docierali do Stanów Zjednoczonych, no i potem wkrótce mieli swoich niewolników. To była ta jedna grupa. Natomiast i to jest elita. Ta elita, która potem była wielokrotnie tam odnawiana, to w tej chwili w szczegóły nie będę wchodził. Natomiast ta grupa, której szczytem awansu społecznego przez grubo ponad 100 lat była dolna strefa klasy średniej. Do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Polacy pracują w policji, w straży pożarnej na przykład. Jak walnęły te dwa kominy, to tam było dużo wywiadów z polskimi, no, z nowojorskimi polskimi strażakami, którzy to dzisiaj mówią dobrze po polsku, bo tam się to częściowo zachowało. Dolna strefa klasy średniej Stanów Zjednoczonych to są katolicy i to w znacznej mierze Polacy.
jeśli wejdą Państwo, obejrzą Państwo jeden z moich filmów, ten właśnie dotyczący Webera na moim kanale, to tam jest pokazany dokument z 1917 roku z fabryki Forda. Dokument dotyczący spisu pracowników. U Forda wtedy, Ford był wtedy najnowocześniejszą, najbardziej wymagającą, ale najlepiej płacącą firmą na świecie, przemysłową. To była szpica. Dzięki temu dwa lata później, w 1919 roku, doprowadził do tego, ludzie tam tak zaczęli orać, i to z własnej nieprzymuszonej woli w znacznej mierze, że robotnik mógł kupić samochód, który produkował za 3-miesięczne pensje. Za 3-miesięczne pensje robotnik mógł kupić samochód, który produkował. Ale reżim był taki, że się wylatywało z roboty za wszystko. 50 czy 52 nacje składały się na całą załogę Forda. Najliczniejsi oczywiście byli native amerykańscy. No ale native amerykańscy, którzy byli robotnikami, to byli ci, którzy wcześniej przeemigrowali tam do Stanów Zjednoczonych i już zdobyli obywatelstwo. Składu nie znamy, podejrzewam, że jest dokładnie taki sam jak piętro niżej. Na drugim miejscu, ze zdecydowaną przewagą nad pozostałymi, 1917 rok. Fabryka Forda, najnowocześniejsza fabryka na świecie, wymagająca najwyższych kwalifikacji i największej dyscypliny. Polacy. A za Polakami Włosi, katolicki kraj. Ale dlaczego Polacy pierwsi, a Włosi drudzy? Otóż pod koniec XIX wieku robiono badania w Stanach Zjednoczonych na temat stanu edukacji w poszczególnych mniejszościach, no w poszczególnych tamtych mniejszościach narodowych. No i okazało się, że w katolickich, nie mówię w tej chwili o protestanckich, ponieważ protestanci byli po prostu w Stanach Zjednoczonych z definicji o piętro wyżej, byli ludźmi normalnymi, a katolicy byli obywatelami drugiej kategorii, to dzisiaj wszyscy wiedzą. Nie będę wnikał już w kwestię historii pierwszego katolickiego prezydenta odstrzelonego skutecznie Kennedy'ego, bo to zbyt skomplikowana sprawa. Ale już w końcu XIX wieku, jeśli na 10 włoskich parafii w jednej była szkoła elementarna, na 10 włoskich parafii w jednej była szkoła katolickiej, była szkoła elementarna, a szkoła elementarna oczywiście jest warunkiem przejścia wyżej, no bo jak ktoś nie skończy szkoły elementarnej, to zostanie ciuczmokiem do końca życia i łupaciarzem w najlepszym razie. I w tym samym czasie szkoła elementarna była w każdej polskiej parafii katolickiej. W każdej. I to są badania amerykańskie, amerykańskiego rządu.